Zachciało mi się ostatnio zagrać więcej niż 3 mecze dziennie, więc odpaliłem sobie Foot Champions z takim składem. Za Giroud wchodził Golovin. No i chyba gramy. Pierwszy meczyk poszedł bardzo fajnie. Wygrałem. Fajnie mi się grało, naprawdę przyjemnie. Dobre akcje, piłka się kleiła. A co najważniejsze, oczywiście, że nie było lagów, no bo czemu miałoby być? Ale gramy sobie dalej. Kolejna bramka. Dalej gra się przyjemnie. I przychodzi ten moment. Cyprien sobie biegnie, albo nie biegnie, albo się ścina, nie wiadomo co się dzieje. Ale to jest oczywiście kurwa wina mojego internetu, no bo jakże inaczej. Bramkę straciłem, no bo mój internet nie wyrabia. A że mój internet jest naprawdę bardzo słaby, to na pewno jest moja wina. I to nie ma tak, że to serwery nie działają. To nie jest po prostu wina połączenia. To nie jest wina tego, że szkoda im pieniędzy na zatrudnienie kolejnych pracowników, na postawienie kolejnych serwerów, czy na modernizację tego. Bo naprawdę, to jest tylko wina nas, graczy. I to tylko tyle mam do powiedzenia, no. Jak nigdy nie miałem takich problemów przez 500 meczy rozegranych, gdzie Foot Champions grałem tylko 2 razy i raz mnie wywaliło z tych serwerów, no to w ten weekend te wszystkie klipy są kurwa mać z 2 dni. Co, nie powiem, że co pierwszy, nie powiem, że co drugi mecz mi lagowało. No ale co trzeci. Ale to i tak jest hit, że w ogóle dograłem to Foot Champions. Bo to jest tak, że jeżeli już zaczniesz, to chcesz skończyć to Foot Champions. Ale najlepsze jest jeszcze jednak to, że gdy wygrywasz mecz, chłop rycz kwituje. To niestety, ale coś musi pójść nie tak. I to jest jak zawsze moja wina, że wystąpił błąd. Że kurwa mać, serwery mnie rozłączyły. Ale dobra, przecież koleś wyszedł z meczu, to powinno mi zaliczyć wygraną. No kurwa nie sądzę. Ale jakby nie było, to niektóre z tych meczy na lagach udało mi się wygrać. No ale to nie była taka gra, jaką sobie wymarzyłem. Że 2 sekundy chłop dobiega do mojego pola karnego i ładuje bramkę w okienko. To jest po prostu świetne. A na domiar tego, jeszcze w jednym meczu ustawiło mi identyczne koszulki. Tak, identyczne koszulki mi ustawiło, mimo że wybrałem inaczej. No po prostu świetnie. Jedno wielkie gówno. Bo my gramy w te Foot Champions, żeby dostać karty. A to nie powinno tak być. Powinniśmy grać dla zabawy. Tak samo Division Rivals. Wy myślicie, że tutaj ja mam lagi jakieś? Że to ja przyciąłem obraz? No nie, tak nie było. To po prostu, kurwa, FIFA się zacięła. No i oczywiście wyjebało mecz. To wszystko jest przeze mnie. Bo przez kogo innego? Ale, dobra, teraz macie mecz, te same koszulki. Na szczęście tutaj nie było lagu, więc sobie wygrałem na spokojnie. Znaczy, może nie na spokojnie, ale wygrałem. Ale kurwa, jaka ta gra jest już zniszczona? Foot Champions laguje, w ogóle to już pomijając. Division Rivals, bo ludzie robią sobie jakieś karty swapy, inne chuje muje. I ta gra tylko podpierdala tyle czasu. Ale i tak będziemy w nią grać, bo nie ma dla niej żadnej konkurencji. Także ja ostatecznie wbiłem sobie Golda 3. No i w czwartek będę odbierał nagrody, w których nic nie trafię. No i to się będzie kurwa powtarzać, dopóki nikt nie wypuści lepszej gry od FIFA.